Dzisiaj zapraszam na odcinek z 21. Międzynarodowego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych imienia Jerzego Samelczaka. Impreza odbywa się w Wilkowicach i jak co roku przyciągnęła ogromną ilość pasjonatów. Poprzednią edycję festiwalu odwiedziło 25 tysięcy osób. W tym roku wynik może być jeszcze lepszy, ponieważ dopisała pogoda, a ponadto udało się zaprezentować 400 maszyn, w tym 300 ciągników. Zostały też przygotowane 4 wystawy. Wystawa silników stacjonarnych, modelarstwa rolniczego, pracujących modeli silników parowych i wystawa z okazji 50-lecia samochodów Tarpa. Tegoroczna edycja przyciągnęła wystawców z Niemiec, Czech, Węgier, Danii i oczywiście z Polski. Zapraszam na relację z tego ciekawego wydarzenia, a następnie na 2 prezentacje kolekcji. Witam, przedstawiam Makornik Farm Artering F20. Wyprodukowano ich 350 sztuk dokładnie, bo on ma nadpiek i ma piąty piek. No powiem tak, no na piątce dobre 30 km jedzie, no a na tej czwórce to takie te 20 osiąka. No. Przyjechałem z Poznania, w swojej korekcji mamy 19 traktorów i prawie 200 maszyn rolniczych. Tu mamy jeszcze Makornika 235 z oryginalnym turem. Trochę lepszego przewozu, która ściągnęliśmy, ale jest cały oryginalny tak samo. No i potem tam w drugą stronę też jeszcze mam. Tutaj mamy John Deere B. Też przyjechał do nas, przyjechał z Kanady prosto. W 2018 roku był wynajęty do firmy pod tytułem Sztuka Kochania Michaliny Wysockiej. Można go zobaczyć, jest w firmie. Tutaj mamy też John Deere RA. Też przyjechał z Kanady prosto. Ciężko zdobyć całego w oryginale, żeby był. Potem tu następnie mamy Sedora 25K. Jeszcze po remoncie świeżo. Potem tutaj mamy Porsche Super Export, 3-cylindrowy, chłodzony powietrzem, niemiecki. Też rzadki egzemplarz. A ze mnie tutaj mamy kawałek tarej. Tu mamy Ferguson'a TE20. Jeszcze 3 dni przed zwrotem był marowany. Był tutaj na zwrocie składany jeszcze. Szybka renowacja była. I tak jak powinno być. Tak jak powinno być, dokładnie. No 7 traktorów przywieźliśmy tu w tym roku, więc... Super. No a w swojej korekcji mamy 19, więc... Są Steyery, Setory. Jeszcze jeden traktor John Deere na 3 kołach. Ursus 45. Transportok 12 z 1921 roku. Jakaś korekcja już jest zrobiona. Dobre, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się, moje nazwisko Jerzy Kania. Mieszkam w Poznaniu. Ten jest akurat mój najlepszy ciągnik. Też 48 rocznik. Niedużo tych zetorków było przywiezionych do Polski, bo było tylko 300 sztuk. Udało mi się jednego skompletować, jest w oryginale. To jest McCormick, ten jest dużo młodszy. Ten jest dużo młodszy, jest 65 roku. Jest bardzo szybki. Tu jest Detor, ale ten już jest młodszy. 51, to jest A. On, nazwa A jest od Agrokiltir. To jest do upraw polowych i do transportu. Dobre ciągniki, no wczesne czasy były najlepsze. To jest mój też jeden ze starszych. To jest pierwszy rok produkcji Ursusa 325. No on naszą mechanizację podniósł na stosunkowo wysoki poziom.
udało mi się takiego w oryginale uzyskać. To jest mój Zetor Super 62 roku. Największy, jaki był produkowany czeski ciągnik. Dobry, jest na chodzie. Wszystkie moje ciągniki są na chodzie. I to są wszystkie, nie? No. To tyle, co przywiozłem ze swojej kolekcji. A tak to zapraszam do Starołęki. Zobaczycie moje zbiory. Nie jest tego dużo, bo mam małą działkę, mam 2000 metrów, to tam nie mieszczę się. No to tyle, co mogę powiedzieć. Już w niedzielę zaprezentujemy Wam Citroena DS. W odcinku pokażemy, jak jeździ się tym samochodem na trzech kołach. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami i zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli jesteś w grupie ponad 78% naszych widzów, którzy nie subskrybują kanału Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie, to właśnie teraz jest najlepszy moment, aby to zmienić. Merci beaucoup.